Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest program Wolne Głosy, czyli rozmowa polityczna. I już teraz łączymy się z moimi gośćmi, a są nimi pan Michał Gramatyka, Polska 2050. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam panią redaktor, witam telewidzów i telewidzki oczywiście. Oczywiście, a także pan Mariusz Gosek, Solidarna Polska, który od razu powiem, że za chwilę do nas dołączy, ponieważ jeszcze właśnie w pracy trwa komisja, trwają poprawki, więc pan Mariusz Gosek wkrótce do nas dołączy, zatem rozpoczynamy od rozmowy z panem Michałem Gramatyką. Panie pośle, ja zapytam o sytuację w Polsce 2050, ponieważ trzeba przyznać, że w ostatnim czasie media komentują sporo sytuację, zamieszanie wokół wspólnej listy opozycji. Mówi się o tym, że na Szymona Hołownię wylał się hejt i to ze strony mediów, które wydawałoby się, że do tej pory mu sprzyjają. Jak obecnie wygląda sytuacja i czy w ogóle jeszcze pozostała jakaś szansa na wspólną listę z Koalicją Obywatelską? No to poukładajmy te sprawy wszystkie do... Rzeczywiście sporo tych spraw. Tak, poukładajmy je wszystkie na linii czasu, bo prawdą jest, że na Szymona Hołownię wylał się jakiś niewyobrażalny wręcz hejt głównie w mediach społecznościowych, ale nie tylko, dlatego że kilka mediów tradycyjnych również pozwoliło sobie na publikację jakichś artykułów, za które potem przepraszano. Prawdopodobnie miało to związek z naszą postawą przy głosowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym, a to jeden z tematów dzisiejszej rozmowy, więc pewnie do tego jeszcze wrócimy. Czy będzie wspólna lista? Ja od początku twierdzę, że wspólna lista to jest temat zastępczy i w ogóle nie powinniśmy nad tym rozmawiać, dlatego że jakiekolwiek konfiguracje wyborcze pewnie poznamy gdzieś, nie wiem, na przełomie marca, może kwietnia, i wspólna lista opozycyjna nie jest najważniejszym, o czym powinniśmy mówić. Jeżeli powinniśmy mówić o wspólnej liście, to powinna być to wspólna lista spraw do załatwienia, po to, żeby nowy rząd, który mam nadzieję sformułują partie demokratyczne, od pierwszego poniedziałku po wyborach mógł zacząć pracę. I co zmienić w Polsce, żeby ta Polska była lepsza? Z jakim programem te ugrupowania powinny iść do wyborów? To są tematy, o których powinniśmy rozmawiać, a nie przekomarzania się jednych czy drugich polityków opozycji, czy pójdą na wspólnej liście, czy nie pójdą na wspólnej liście. Ja tam uważam, że wspólnej listy nikt nie chce. Na pewno nie chce jej pan przewodniczący Czarzasty, bo wielokrotnie to powtarzał. Ostatnio partia Razem podjęła nawet uchwałę, że nie chce wspólnej listy. Myślę, że nawet sam Donald Tusk tej wspólnej listy nie chce. Już to jak z pewnością zatem, nie chcą jej politycy Platformy. Jak zatem interpretować te komentarze dotyczące tego, że to właśnie wspólna lista poróżniła opozycję i że ta lawina negatywnych komentarzy wylała się na Szymona Hołownię właśnie ze względu na to, że nie chciał on wspólnej listy? Nie mam zielonego pojęcia. Szymon Hołownia cały czas mówi to samo. Mówi, że wszystkie scenariusze pójścia do wyborów są na stole, że on żadnego z tych scenariuszy nie wyklucza, że cały czas prowadzi rozmowy z liderami. To naprawdę jest za wcześnie, żeby decydować o konfiguracjach, w jakich pójdziemy do wyborów. Mamy, dzięki Bogu, luty. Myślę, że w kwietniu, jeżeli poznamy jakieś takie konfiguracje wyborcze, to będzie naprawdę okej. No bo wybory planowane są na październik, może listopad. Mamy już naszego kolejnego gościa. Jest nim pan Mariusz Gosek, Solidarna Polska, który rzeczywiście szybko do nas dołączył. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się. Trwa Komisja Sprawiedliwości. Właśnie zakończyła się, odrzucone wszystkie poprawki Senatu w sprawie Sądu Najwyższego, także wiadomość z pierwszej ręki. O, czyli mamy... Jako członka komisji, odrzucone wszystkie poprawki senackie do ustawy o Sądzie Najwyższym. Czyli mamy tutaj newsa i właśnie a propos głosowania, te poprawki zostały odrzucone. Pytałam przed chwilą pana Michała Gramatyka o wspólną listę opozycji, to teraz zapytam pana posła z Solidarnej Polski o wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Czy koalicja nadal jest silna, czy koalicja nadal jest razem? Koalicja nadal jest zjednoczona i najlepszą alternatywą dla Polski jest Zjednoczona Prawica i ta konstrukcja sprawdziła się, konsekwentnie realizując dobry program dla Polski, dla Polek, dla Polaków. Uważam, że najlepszą opcją jest start
po kolejną wygraną w ramach jednej wspólnej listy Zjednoczonej Prawicy, aczkolwiek jako Solidarna Polska też jesteśmy gotowi na ten wariant samodzielnego startu. O tym mówił prezes Solidarnej Polski, pan minister Zbigniew Ziobro, niczego w polityce nie można wykluczać. Natomiast konkluzją jest to, na co wskazałem początkowo, czyli to, co sprawdziło się, tak jak zwycięskiej drużyny się nie zmienia w trakcie meczu, czy zawodników ze zwycięskiej drużyny, tak i w tym zakresie uważamy, że ta wspólna lista jest czymś, co byłoby na pewno dobre dla Polski, sprawdzone tą konstrukcją, która poradziła sobie w czasach kryzysu pandemicznego i kryzysu ekonomiczno-gospodarczego i kryzysu związanego z wojną na Ukrainie. Ten rząd naprawdę sprawdził się, jest rządem wiarygodnym, w przeciwieństwie do tego, co słyszymy po drugiej stronie. Tutaj z zainteresowaniem słuchałem kolegi posła, pana posła Gramatyki, który mówił, że tak naprawdę na opozycji nikt tych wspólnych list nigdy nie chciał, bo wreszcie myślę, pan poseł przeciął te wszelkie dywagacje, o których mówiło się i mówi się i tak naprawdę. I te spekulacje, że jeszcze, właśnie, że jeszcze ta decyzja ma zostać ogłoszona, że jeszcze jest trochę czasu i że być może ta wspólna lista będzie. Tutaj rzeczywiście pan poseł powiedział, że nikt tego nie chce. Ja, pani redaktor, zgadzam się w pełni z panem posłem Gramatyką, dlatego że na pewno tego nie chciał od początku pan marszałek Czerzasty. No, znamy silny charakter pana marszałka Czerzastego. Ja zresztą nie wyobrażam sobie światopoglądowo, gdzie te są dwie różne krańce, bo przecież ten nurt konserwatywny też występuje po liberalno-lewicowej stronie sali parlamentarnej. Także światopoglądowo to było jak ogień i woda w zemście papki na ksiądz pogodzić czasu szkoda i tutaj uważam, że to było niemożliwe. Natomiast chyba bardzo liczył na to przewodniczący Tusk i on najbardziej chyba o to zabiegał, ale uważam, że tutaj najbardziej zawiódł się wewnętrznie, jeżeli chodzi o samego pana premiera Tuska na przewodniczącym Szymonie Hołowni, no bo tutaj pan przewodniczący Hołownia jednoznacznie się już wypowiedział, te spekulacje zostały przecięte, a z lewicą nigdy na pewno to nie było możliwe. Zresztą, pani redaktor, po uczynkach ich poznamy, w 2014 roku była taka wspólna lista nazywana przez złośliwców tęczową listą do europarlamentu. Wtedy skończyło się to dużą porażką. Było wiele też sporów i kłótni po stronie opozycji, także uważam, że z tego też wyciągnął wnioski z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe też, gdyby weszło na taką wspólną listę, to po ponad 100 latach uczestnictwa w życiu publicznym na scenie parlamentarnej tak naprawdę mogłoby zniknąć i na to w życiu nie pozwoli przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz i też parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mamy nowy twór polityczny, to jest pewne. Porozumienie, czyli dawny koalicjant, łączy się z Agrounią. Michał Kołodziejczak napisał, że będzie dobrze na Twitterze, że tak czuje, że będzie dobrze. Czy dla panów to było zaskoczenie? Taki właśnie nowy twór polityczny, tego typu połączenie? Pan Michał Gramatyka. No to taki bardzo nowy twór. Nie wiem, czy zaskoczenie. No, każdy szuka swojego miejsca na scenie politycznej. Dla mnie zaskoczeniem było to, że porozumienie, czy to, co zostało z porozumienia, podzieliło się. Wyszło z niego dwóch posłów, którzy no, w dużej mierze definiowali oblicze tegoż porozumienia, w szczególności Michał Wypij, do którego mam bardzo duży szacunek i uważam go za dobrego polityka, potrafiącego przekonywać do swoich racji. Zupełnie przy okazji łączą nas zainteresowania muzyczne. Więc no, to myślę, że to będzie taka efemeryda, mniej więcej coś jak Solidarna Polska. Coś zbyt małego, żeby mogło samo zaistnieć i zbyt dużego, żebyśmy tego nie zauważyli. To jeszcze tylko dopytam o te zainteresowania muzyczne. Jakie zainteresowania panów łączą? No, Michał Wypij jest znanym wokalistą muzyki rockowej, ciężkiego rocka. Jego zespół lata temu odnosił duże sukcesy w olsztyńskim środowisku akademickim. Michał świetnie gra na gitarze, dość dobrze śpiewa. No a ja od czasu do czasu też sobie podśpiewuję, więc to pewnie dlatego. Dobrze, wracamy do naszego tematu. Pan Mariusz Gosek, jeszcze właśnie też dopytam o to połączenie. No, wielu komentatorów było tutaj zaskoczonych. Pan również? Tak, dlatego że to są dwa różne światy, jeżeli chodzi o politykę.
Zaskoczony jestem szczególnie decyzją Agrounii pana Kołodziejczaka. Uważałem, że jednak tutaj nigdy nie przechyli się w tą stronę, stronę, która nie jest jednak bliska programowo rolnikom. Faktem, że niedawno, bo to liczone bodajże 2 miesiące temu, doszło do zmiany w porozumieniu. Na czele stanęła pani Magdalena Sroka, pani poseł, zastąpiła byłego premiera w rządzie Zjednoczonej Prawicy, wicepremiera Jarosława Gowina. Teraz ten mezalians taki, bo tak to chyba trzeba nazwać, i skończyło się to dla porozumienia tym, że jeszcze w tym w tych resztkach, tak to nazwijmy, parlamentarnych, oczywiście nie zajmując się całym szacunkiem, podchodząc do koleżanek i kolegów, no doszło do podziału, odszedł między innymi pan poseł Michał Wypij, ale i kilka innych osób, z tego co w przestrzeni medialnej to wybrzmiało. Także tak naprawdę miała być fuzja tych dwóch partii, a doszło do rozbicia partii Porozumienie, i dodatkowo zadziałał moim zdaniem nie do końca na swój wizerunek pan Michał Kołodziejczak, w takim zakresie, że jednak ubiegał się o ten elektorat wiejski. Tutaj ta sytuacja na pewno też będzie niezrozumiała dla przyszłych wyborców, ale to nie zmartwienie Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jedynie możemy mówić o jakiejś sytuacji zaskoczenia i bardziej temat dla politologów, bo w tym momencie moim zdaniem oba te byty polityczne no, przestaną funkcjonować za chwilę w przestrzeni publicznej. Ja to tak odbieram. To teraz przeniesiemy się do Parlamentu Europejskiego, ponieważ co chwilę nowa odsłona afery korupcyjnej, i tutaj europosłowie Prawa i Sprawiedliwości jasno mówią, że w tej aferze należy doszukiwać się także rosyjskich wpływów, czyli rosyjskiego lobbingu, pieniędzy rosyjskich, za które kupowane miały być decyzje na szczytach europejskich. Pan Michał Gramatyka, pytanie, czy rzeczywiście oprócz tutaj jasna sprawa, czyli Katar, Maroko, powinniśmy doszukiwać się także wpływów Rosji? To jest postępowanie, którego powinniśmy uczyć się w Polsce. W momencie, kiedy komuś są postawione zarzuty, w momencie, kiedy istnieją jakieś niejasne interesy, proszę zwrócić uwagę, Parlament Europejski wdraża swoje procedury, zaczyna działać OLAF, taka specjalna europejska agenda do ujawniania przestępstw korupcyjnych, zdejmowane są immunitety, wdrażane jest postępowanie karne, a w Polsce co się robi? W Polsce Sejm utrzymuje immunitety posłom, którzy mogliby mieć problemy z prawem ze względu na swoje zachowania. I to dość często niestety dotyczy to posłów koalicji rządzącej. Fajnie by było, gdyby w Polsce były stosowane podobne standardy i gdyby radzono sobie z takimi właśnie podejrzanymi sytuacjami w podobny sposób, jak to robi właśnie Parlament Europejski. Panie pośle, to ja tylko dopytam, to w tej sytuacji pana zdaniem marszałek Grodzki powinien zrzec się immunitetu, bo tutaj cały czas mamy dyskusję na temat tego, że kryje się za immunitetem, że no nie chce stanąć przed sądem, przed prokuraturą, złożyć wyjaśnienia. Co pan sądzi o tej sytuacji na naszym polskim podwórku, skoro już pan o tym wspomniał? Proszę zaprosić pana marszałka Grodzkiego, proszę z nim porozmawiać. Ja byłem świadkiem wielokrotnie takich właśnie sytuacji, kiedy posłowie Zjednoczonej Prawicy mówili, że tak, gdyby ta sprawa ich dotyczyła, to oni by się zrzekli immunitetu, pozwoliliby się osądzić. W ogóle posłowie nie powinni mieć immunitetów. A potem stawały sprawy, które dotyczyły na przykład przechodzenia na czerwonym świetle, albo na przykład jakichś tam konfliktów z prawem, albo prywatnych aktów oskarżenia. No i co się okazywało, że Sejm takie immunitety utrzymywał, i w momencie, kiedy sprawa dotyczyła bardzo konkretnych osób ze środowiska Zjednoczonej Prawicy, no to wszystkie te tak walecznie stawiane wcześniej tezy były chowane gdzieś tam do specjalnego zeszytu, po to, żeby je pewnie wyciągnąć znowu przy okazji pana marszałka Grodzkiego czy jakiejś innej sprawy posłanki czy posła opozycji. Panie pośle, ale to ciekawe, co pan mówi, czyli sugeruje pan, że w Sejmie są osoby, które chronią się immunitetem za takie wykroczenie jak przechodzenie na czerwonym świetle, tak? Zdaje się, pan poseł Mularczyk chyba był ostatnim, którego wniosek o wygaszenie immunitetu w takiej sprawie stanął. Czy, no, tak mi się wydaje, nie pamiętam. Zdaje się, że pani posłanka Lenartowicz chyba miała również stawiane takie zarzuty, już pomijając to, że to są absurdalne zarzuty, dlatego że... No właśnie, sprawa wydawałoby się, że błaha. Rzeczywiście trzeba by było sprawdzić.
Tak, tak. No ale faktem jest, że nie przypominam sobie, żeby uchylone zostały tylko immunitety, zdaje się, pani Joanny Scheuring-Wielgus, również w bardzo kontrowersyjnej sprawie. Tylko posłów i posłanki opozycji to spotykało. Wszyscy posłowie, posłanki koalicji rządzącej Sejm w żelazny sposób stał zawsze za nimi i na uchylenie immunitetu nie pozwalał. Zatem pan Mariusz Gosek, oddaje panu głos Solidarna Polska. To samo pytanie, kwestia właśnie tej korupcji w Parlamencie Europejskim. Kolejna kwestia, czyli wpływy rosyjskie, to co sugerują europarlamentarzyści, a także okazję do tego, bo odniesie się, co powiedział pan Michał Gramatyka, że tutaj zdaniem pana posła Parlament Europejski może stanowić wzór dla Polski. Co pan na ten temat sądzi? Pani redaktor, ale te sprawy, o których mówił pan poseł Gramatyka, ja je doskonale też znam. To są sprawy wykroczeniowe, czy chociażby zniesławienie, czyli artykuł 212 kodeksu karnego. I tutaj właśnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie uchylił immunitetu pani Klaudii Jachirze. No trudno tutaj doszukiwać jakiejś przyjaźni między Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską, a tymi poglądami, czy tymi zdarzeniami wywołanymi przez panią Klaudię Jachirę. A pomimo tego, właśnie w związku z tym, że wypowiedź pana Klaudii Jachiry padła z mównicy, immunitet nie został uchylony. I również to, co pan poseł mówi, jeżeli chodzi o panią Lenartowicz, no to też przecież nie obóz Prawa i Sprawiedliwości. Krótko mówiąc, trzeba odróżnić też kategorię spraw i tam, gdzie ten immunitet materialny czy formalny powinien działać, jako chociażby w zakresie pełnienia mandatu posła i senatora. Oczywiście z tym nie jest związane przechodzenie na czerwonym świetle, bo to też jest naganne, to jest wykroczeniowe i takie obwinienia też powinny być karane, bo w takim charakterze wtedy występuje osoba, która popełnia taki występek. Przechodząc natomiast już konkretnie do odpowiedzi pani redaktor, po Parlamencie Europejskim mamy do czynienia z gigantyczną korupcją. Mój szanowny interlokutor, pan Gramatyka, wskazał, że tam zadziałał OLAF i jest to wzorem do naśladowania. No nie, bo OLAF powinien sam zweryfikować wcześniej te wszystkie działania, które tam miały miejsce. Jest to faktycznie urząd, który bada nadużycia związane z wydatkowaniem środków europejskich zarówno wewnątrz Parlamentu Europejskiego, jak i tymi środkami, którymi bezpośrednio zarządzają europosłowie, ale są one dystrybuowane przez Parlament Europejski i to nie OLAF przecież przekazał te materiały, z tego co informował media, chociażby szczególnie francuski dziennik Libération, tylko śledztwo wszczęła i prowadziła prokuratura narodowa Belgii, nawet nie prokuratura europejska. Później dopiero wszczęła swoje postępowanie prokuratura grecka z racji tego, że objęta tym postępowaniem i zastosowany został najsurowszy środek zapobiegawczy, tymczasowe aresztowanie względem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego pani Ewy Kaili. Też swoje śledztwo uruchomiła prokuratura grecka z racji, że pani Kail jest obywatelką Grecji i dopiero swoje postępowanie wszczęła i prowadzi prokuratura europejska. Natomiast co istotne tutaj, sprawnością i ofensywnością w ściganiu tego procederu wykazały się prokuratury narodowe, szczególnie sędzia śledczy w Belgii, bo tam taka jest konstrukcja prawnokarna, że te postępowania prowadzi się na poziomie sędziego śledczego. Uzasadnienie co do tego, że doszło do tych przestępstw korupcyjnych jest duże, dlatego żeby zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, czyli ten najsurowszy, no to musi być przede wszystkim zaistnieć, muszą te przesłanki, że do przestępstwa faktycznie doszło, że kara może być w przyszłości wysoka i trzecia przesłanka, czyli obawa mataczenia. Krótko mówiąc, już konkludując, pani redaktor, gigantyczna skala korupcji, to musiało rosnąć miesiącami, o ile nie latami. Codziennie dowiadujemy się jakichś nowych rzeczy. Ogromna praca tak naprawdę dziennikarzy, śledczych i tutaj trzeba oddać honor czwartej władzy, tak naprawdę pierwszej w tym przypadku, bo dziennikarze, nawet też niemieckich dzienników, Die Welt, Der Spiegel, a w szczególności właśnie francuskiego Libération, w szczegółach to opisują. Politico też teraz belgijskie to często opisuje na bieżąco, co się dzieje w tym śledztwie. No ponad 60 europosłów
sposób, jak informują media, w zainteresowaniu organów ścigania, z czego 3 europosłów już pozbawionych immunitetu, bo po pani Ewie Kaili ściągnięte 2 kolejne immunitety i też był europoseł z Włoch, pan europoseł z Włoch też również zatrzymany do tej sprawy. Panie pośle, skala tego procederu jest ogromna i na pewno do tematu jeszcze będziemy wracać, ale teraz pozostajemy w temacie Unii Europejskiej i temat, czas na temat, na którym naprawdę już pochylamy się od dłuższego czasu, to jest kwestia KPO, kamieni milowych, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. I ja tutaj zacytuję posła PiS, pana Marka Asta, który powiedział dzisiaj na antenie Polskiego Radia: projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym to pewien test wiarygodności Unii Europejskiej oraz samej Komisji Europejskiej. Gdyby po zrealizowaniu tego kamienia milowego, czyli tej ustawy, tej nowelizacji o Sądzie Najwyższym, nie odblokowano środków dla naszego kraju, to Komisja Europejska straciłaby swoją wiarygodność. I pytanie, czy panowie się z tym stwierdzeniem zgadzają, że to rzeczywiście może być test wiarygodności Unii Europejskiej i tego, czy te pieniądze z KPO Unia zechce nam wypłacić. Pan Michał Gramatyka, Polska 2050. No to jest przede wszystkim test wiarygodności rządu, dlatego że to w rękach rządu są wszystkie sznurki i wszystkie narzędzia, które umożliwiają jak gdyby wprowadzenie do Polski środków z Funduszu Odbudowy. To pan premier Morawiecki zobowiązał się do realizacji kamieni milowych. To pan premier Morawiecki ich nie zrealizował, zresztą z dużym udziałem pana ministra Ziobry, tutaj partyjnego kolegi, mojego szanownego rozmówcy, pana posła Goska. I to w ich rękach jest odpowiedzialność za to, że w Polsce tych pieniędzy z KPO nie ma. To oni zepsuli reformę wymiaru sprawiedliwości, to oni doprowadzili do tego, że Polska narusza normy unijne i to w zasadzie narusza w sposób obiektywny, dlatego że zarówno stwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i stwierdziły to 3 połączone Izby Sądu Najwyższego. To oni wreszcie doprowadzili do tego cyrku, który odbywa się z ustawą o Sądzie Najwyższym, która jest po prostu niekonstytucyjna. Ta ustawa jest niekonstytucyjna nie tylko w opinii ekspertów opozycyjnych, ale również w opinii samej przewodniczącej tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, pani sędzi Przyłębskiej. W 2019 roku w bardzo jasnych słowach przeprowadziła ona podział pomiędzy tym, czym się powinien zajmować Sąd Najwyższy, a czym powinien się zajmować Naczelny Sąd Administracyjny. W dodatku jest to wszystko robione wbrew prezydentowi Rzeczypospolitej, który przecież powiedział, że o całej sprawie dowiedział się z mediów i że ona nie zyska jego poparcia. No, to jest w ogóle jakieś totalne szaleństwo. Panie pośle, to się jeszcze okaże, czy prezydent podpisze ustawę? No tak, no ale ja pamiętam jego pierwsze reakcje. To był dokładnie dzień, bardzo dobrze to pamiętam, bo to był dzień, w którym pan prezydent zawetował tak zwany Lex Czarnek 2, za co zresztą mu dziękuję tutaj na antenie. I wtedy mówił, że o całej sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym ONS-a dowiedział się z mediów, że nikt tego z nim nie konsultował. No czyli wygląda na to, że to jest jakaś, nie wiem, solowa akcja pana ministra Szynkowskiego w Elsenka, który przywozi z Brukseli jakąś ustawę do polskiego parlamentu, niekonstytucyjną, i mówi: macie mi to przyjąć, bo to odblokuje pieniądze dla Polski. Nie odblokuje. Pieniądze dla Polski będą odblokowane wtedy, kiedy Polska przestanie naruszać wspólne prawo, bo Unia Europejska to jest wspólnota wartości, przede wszystkim wspólnota prawa, a nie bankomat. I mam nadzieję, że szybko to zrozumiemy, a przede wszystkim zrozumieją to przedstawiciele rządu. Pan Mariusz Gosek, to samo pytanie, czy rzeczywiście to będzie test wiarygodności dla Komisji Europejskiej. Mam na myśli spełnienie tego kamienia milowego, jakim jest reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pani redaktor, Solidarna Polska już w sierpniu 2020 roku, a później w grudniu 2020 roku przestrzegała przed tym mechanizmem szantażu: pieniądze za praworządność, ten fundusz pożyczkowo-podatkowy, bo przecież na fundusz odbudowy składają się pożyczki w prostej linii, i które już spłacamy tak naprawdę, i podatki, które będziemy spłacali lub już spłacamy w chwili obecnej, chociażby podatek od plastiku.
plastiku, ale też będzie podatek od śladu węglowego, od ETS-u, od korporacji. Te podatki unijne też będziemy musieli zwrócić do Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, jest to kredyt, który jest obarczony jest szantażem, wykorzystywanym w ten sposób, że odbiera się Polsce kolejne obszary suwerennościowe, jak chociażby ostatnie uderzenie w leśnictwo, gdzie odbyła się już Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego, która chce, i na tej komisji zapadło w głosowaniu, stanęło stanowisko, zostało przegłosowane stanowisko, że zasoby leśne będą w jurysdykcji Komisji Europejskiej, czyli wchodzą z prerogatywy państw narodowych. Te kolejne kamienie milowe uważamy też jako środowisko Solidarnej Polski, do niczego nie doprowadzą. Komisja Europejska nigdy nie była zainteresowana, żeby Polsce przekazać tych pieniędzy. Natomiast też urzędnicy brukselscy muszą wiedzieć, że w ten sposób wpisują się w kampanię, która już rozpoczęła się, ta prekampania w Polsce. Te pieniądze były Polsce przynależne, jeżeli faktycznie już zostały podpisane te zobowiązania w roku 2020, to takie do Niemiec, do Belgii, do Francji, jak i do Polski te pieniądze powinny trafić, bo trudno, żeby Polak szedł do banku, brał kredyt, spłacał ratę, tylko pieniędzy na swoim koncie nie widział, a tu dokładnie mamy do czynienia z taką sytuacją. Zatem trafią czy nie trafią? Na jakim stanowisku stoi tutaj Solidarna Pani Polska? Redaktor, w naszej opinii one nie trafią, będziemy świadkami kolejnych kamieni milowych przedkładanych, które będziemy musieli spełniać, łącznie 250, z czego 22 super kamienie milowe. Przecież one tak daleko idą, że kompletnie odbierają już te kwestie suwerennościowe w Polsce. No pan prezydent też tutaj jasno w oświadczeniu wskazał o prerogatywie, mówię tutaj pana prezydenta, mówię tutaj o kwestii testowania sędziów. Przecież 3000 sędziów zostało powołanych przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, Roma Lokuta, Causa Finita, żebym przyjął sprawę zakończoną. Panie pośle, to ja jeszcze zapytam się, tylko z innej strony, czy uważa pan, że kwestia KPO, to o czym pan mówi, czy to przełoży się w jakiś sposób na wynik wyborczy, czy Polacy uważają właśnie, że to jest rzeczywiście, że te pieniądze są nam potrzebne, czy widzą te minusy tej pożyczki, tego kredytu, które chociażby pan wymienił, czy to się przełoży na wynik wyborczy, kwestia KPO? To się przełoży, bo to jest przedmiotem jednego z wiodących tematów w roku wyborczym i na pewno tak też będzie. Tylko mówię, że w tym momencie odpowiedzialność ponosi za to Komisja Europejska, która wpisuje się w kampanię i narrację opozycji. Przecież pani przewodnicząca Ursula von der Leyen wprost powiedziała, że czeka na pana premiera Donalda Tuska już jako premiera właśnie polskiego rządu tutaj w Brukseli. Tak wtedy mówiła. Powiedziała, co wiedziała pani przewodnicząca w przepływie szczerości. Ja uważam, że powinniśmy być sprawiedliwie i równo traktowani, szczególnie dzisiaj w tej sytuacji, gdy widzimy, jak gigantyczna afera korupcyjna wybuchła w Parlamencie Europejskim, gdzie Katar, o czym informują media, chociażby francuski Libération, miał kupować sobie przychylność. Powstaje uzasadnione pytanie, na które też trzeba znaleźć odpowiedź. Trzeba zbadać też te wszystkie rezolucje, które zapadały w Parlamencie Europejskim. Było ich 36 czy 37, prawda? One też również tam głosowali ci sami posłowie, którzy objęci są tymi postępowaniami karnymi. Uważam, że to wszystko jest do zweryfikowania. Na pewno praworządności w Polsce nie brakuje. To są fikcyjne argumenty Komisji Europejskiej. Także panie pośle, jeszcze ostatnie pytanie do pana Michała Gramatyki z Polski 2050, zupełnie inne pytanie specjalnie dla pana na koniec. Czy Joe Biden przyleci do Polski 24 lutego? No mam nadzieję, że tak. To by była bardzo dobra wiadomość. Myślę, że pan poseł Gosek zgodzi się ze mną, że to by była dobra wiadomość dla Polski i dla naszych sióstr i braci Ukrainek i Ukraińców. Na pewno dobra wiadomość i ten 24 lutego byłby taką datą symboliczną, ale to jeszcze oficjalnie zostało potwierdzone. Jeszcze oficjalnie, rzeczywiście. Czekam na oficjalny komunikat. Tak, informacje niepotwierdzone. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. To był pan Michał Gramatyka. Jak się pięknie zgadzamy, prawda? Jak się pięknie czasem jednak zgadzamy. Jednak można się różnić i także mieć te punkty wspólne i się zgadzać. Rzeczywiście. My się lubimy, pani redaktor, przy okazji zupełnie. Bardzo, bardzo ale wcale nie zakładałam, że jest inaczej. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan Michał Gramatyka, Polska 2050. Dziękuję bardzo, także pan Mariusz Gosek, Solidarna Polska również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
I dziękuję także Państwu za to, że byli Państwo z nami. Ja już się dziś żegnam z Państwem, ale za chwilę program Wolne Głosy Zagranica, który poprowadzi Michał Trześniewski. Dlatego zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Jeszcze raz dziękuję za dziś. Do widzenia.